Dzień dobry, serdecznie witam. Jeżeli macie fotowoltaikę, to nie musicie pić kawy dzisiaj. Ja wam zapewnię podniesienie ciśnienia bez kawy. Posłuchajcie. Mam taką instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych wydaną przez Tauron. Z tym, że od razu zastrzegam, że Tauron nie jest wyjątkiem. Po prostu ta broszura, ten dokument udało mi się zdobyć z Tauronu. Nie szukałem u innych, ale tam jest dokładnie to samo. Najważniejsza dla was jest informacja, że test obowiązuje od 17 lutego 2022, czyli jest bardzo, bardzo świeżym tekstem i on opisuje wszystko, co jest związane z elektryką, w tym też fotowoltaiką, którą my mamy u siebie założoną w domach. I o tym dzisiaj chciałem wam powiedzieć, co nam w tym momencie grozi. Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych, przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnych. Czyli jeżeli mamy fotowoltaikę, jesteśmy przyłączeni i jesteśmy tym wytwórcą. Przejdziemy od razu na 18 stronę tego załącznika. Dodatkowe wymagania dla mikroinstalacji. Urządzenie powinno być wyposażone w port wyjściowy RS485. Wymagane tryby regulacji mocy biernej. Mikroinstalacja ma być zdolna do działania w następujących trybach sterowania. Sterowanie mocą bierną. Sterowanie współczynnikiem mocy. Cosinus phi stały. Zmiana trybów pracy nie może być dokonana samodzielnie przez właściciela mikroinstalacji. I teraz zaczyna się, dla nas najciekawsze. Mikroinstalacja powinna być przystosowana do zdalnego sterowania przez Tauron dystrybucja w zakresie zaprzestania generowania mocy czynnej. W przypadku mikroinstalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW powinien on być przystosowany do ograniczenia jej pracy albo odłączania od sieci przez Tauron dystrybucja. W realizacji powyższych wymagań służy port RS485. Czyli jeżeli mamy powyżej 10 kW, będziemy automatycznie sterowani, odłączani w zależności od potrzeb Tauronu. Dopuszcza się możliwość pracy mikroinstalacji na potrzeby własnej instalacji odbiorczej przy zaniku napięcia w sieci OSD. Rozwiązanie takie jest możliwe wyłącznie w przypadku stosowania w instalacji odbiorczej rozłącznika stwarzającego sposób automatyczny na okres braku napięcia w sieci OSD przerwę izolacyjną pomiędzy instalacją odbiorczą a siecią OSD. Nastawy zadanych wartości możliwych do ustawienia w mikroinstalacji muszą być możliwe do czytania z mikroinstalacji, na przykład z wyświetlacza, interfejsu użytkownika lub przez port komunikacyjny. Jeżeli mamy instalację powyżej 10 kW, możliwość zdalnego sterowania mocą czynną oraz możliwość zdalnego odłączania mikroinstalacji to jest zaprzestanie generacji mocy do sieci dystrybucyjnej. Regulacja mocy biernej według zadanej charakterystyki. Komplet zabezpieczeń nad i ponadnapięciowych, nad i podczęstotliwościowych oraz do pracy wyspowej. Od kiedy będą wymagać od nas tych zmian? Trudno powiedzieć, ale na pewno wszyscy, którzy mają fotowoltaikę o mocy powyżej 10 kW, otrzymają pismo, gdzie będą poinformowani, że muszą spełnić nowe wymagania techniczne, a dokładnie zamontować u siebie urządzenie RS, które umożliwi możliwość zdalnego wyłączenia albo ograniczenia mocy produkcyjnej ich instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli po prostu nie będzie potrzeba aż tyle energii w sieci, to wszyscy z nas, którzy mają powyżej 10 kW, będą mieli tą moc ograniczoną. Sytuacja o tyle ciekawa, że na przykład w firmie mam 50 kW w tym momencie, ale całą produkcję od razu zużywam na własne potrzeby. Tylko w sobotę i w niedzielę moja energia trafia do sieci energetycznej i jeżeli w ciągu tygodnia, w dniu roboczym sieć energetyczna stwierdzi, że za dużo ma energii z fotowoltaiki,
to prawdopodobnie też moją sieć by wyłączono albo by ograniczono produkcję z tej mojej sieci i ja bym wtedy musiał brać, kupować drogą energię od sieci przez swój licznik. Działanie dla mnie negatywne, na tym tylko mogę tracić, a też nie powodujące jakby z mojej strony żadnego negatywnego skutku, ponieważ całą energię zużywam. No ale skąd będą wiedzieli, czy ja energię eksportuję poza licznik, czy zużywam, czy mam autokonsumpcję u siebie wysoką. Tak samo wy, jeżeli będziecie używali energii i mieli wysoką autokonsumpcję, to i tak zostaniecie odłączeni od sieci energetycznej, jeżeli za dużo tej energii w sieci będzie. Oczywiście być może za rok, za dwa lata wyjdzie kolejna instrukcja, gdzie w ten sam sposób zostaną traktowani ludzie, którzy mają fotowoltaikę powyżej 5 kW, 3 kW, trudno powiedzieć. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.